Cześć, z tej strony Fmeber, witam was w kolejnym audiologu, dosyć krótkim, dlatego że mam dosłownie jedną wiadomość bardzo ważną dla was do przekazania. Część osób już się skapnęła, o co chodzi, gdyż napisałem na moim fanpage'u na Facebooku wczoraj informację, że mój pierwszy live za chwilę się rozpocznie. Co to oznacza? Oznacza to, że tak jak mówiłem, że gdy będę miał lepszy internet, będę mógł wreszcie streamować. I wczoraj odbył się mój pierwszy live wieczorem. Graliśmy w Warzy niedługo, bo godzinę, ale zawsze to coś. Już to był ten pierwszy stream, tam wszystko jeszcze próbowałem dopracować. I mam nadzieję, że już teraz wszystko będzie ok. I tak, oczywiście link do streama, w sensie strony, na której streamuję, macie w opisie, więc bez problemu możecie się tam przenieść i dodać sobie gdzieś to, zapisać tą stronę czy coś. I kiedy będę przede wszystkim streamował? Jeżeli już, to w sobotę bądź niedzielę, bo wieczorem, bo tylko wtedy i wyłącznie będę miał na to czas i będę w stanie to nagrywać. I czy będę streamował sam czy z kimś, to już zależy od tego, czy inni będą mieli czas czy nie. I teraz tak, powiem jeszcze z gier, z których będę streamować i czasami, jeżeli zdarzy się, że nie będziemy, jakby, jak nie będę, nie będę na przykład mógł nagrywać z innymi, bądź też no będę mógł, nie wiem właśnie jak to rozwiązać, w każdym razie planuję zrobić co jakiś czas głosowanie na fanpage'u, w co mam zagrać na streamie. Zazwyczaj to będzie jedna gra, nie będzie mi się chciało ich zmieniać. Streamy nie będą zbyt jakieś długie totalnie. Więc będę robił po prostu głosowanie na fanpage'u, co mam zagłosować, wy będziecie sobie głosować i co jakiś czas będę coś takiego robić. I teraz tak, wymienię gry, z których na pewno będę mógł nagrywać, streamować ogólnie. Więc tak, pierwsze to jest oczywiście Warzy, inaczej Infestation Survivor Stories. Przetestowałem, wszystko działa, pyka, elegancko, hula, więc to na pewno. Dalej, SimCity oczywiście. Podejrzewam, że bardzo duża część osób z was będzie chciała, żebym z tego streamował. Ja oczywiście nie mam nic przeciwko. Battlefield 3, Battlefield 4. Oczywiście multiplayer w obu i ostatnia gra to jest Euro Truck. Ale to myślę, Simulator 2 oczywiście, ale to chyba raczej rzadko. To już tak naprawdę z nudów musiałbym. Znaczy, w Eurotrucka, słuchajcie, ja bym z chęcią streamował, ale w momencie. Bo Eurotruck jest grą dobrą do takiego grania sobie na luźno i odpowiadania wam ewentualnie na pytania. Ale są dwa problemy tutaj. Po pierwsze, was i tak jest mało i nie spodziewam się jakiejś wielkiej oglądalności na tych streamów. Ja to robię, mówię, dlatego, że chciałem wreszcie coś na żywo robić i to już jest bardziej tak na spontanie. Dwa, że nie mam drugiego monitora, a grając, znaczy streamując, sczytuję jakby obraz z mojego monitora, z mojego laptopa, a więc czata nie mogę mieć na tym monitorze, ponieważ będziecie go widzieć, ten czat, również wy na tym streamie, co jest totalnie bez sensu. No, więc to jest jakby no, główny problem tego, że nie będę mógł odpowiadać na te pytania. No niestety, no chyba żeby wtedy ze mną ktoś jeszcze nagrywał, czyli Mateusz na przykład musiałby być. On ma dwa komputery i mógłby tam odpalić tego drugiego kompa i tam czytać ten czat, ale ja wiem, no to jest takie średnie, prawda? Najlepiej jak ja bym miał na to wgląd, więc myślę, że to sobie dopiero będę robić, gdy będę miał już komputer stacjonarny. Aczkolwiek też nie do końca, bo na początku na pewno nie kupię sobie od razu dwóch monitorów do komputera stacjonarnego. Zresztą nawet miałbym, powiem wam szczerze, mały problem z postawieniem tego drugiego monitora. Nawet nie wiedziałbym, gdzie go postawić za bardzo. Dobra, no to tyle w sumie z tych informacji. Więc teraz już mam nadzieję, że będziecie częściej, jakby z chęcią będziecie oglądać te streamy. Mówię, zawsze sobota, niedziela, wieczór, znaczy zawsze.
zazwyczaj, jeżeli będę już miał nagrywać, to sobota bądź niedziela wieczór, oczywiście nie zawsze. Wiadomo, różnie to bywa, raz jest czas, raz coś robię, a raz nie. Więc wszystko od tego to zależy. Zawsze, nie wiem, no wcześniej będę się starał, nie wiem o ile wcześniej, ale wcześniej będę się starał na Facebooku dawać znać, że będę jednak streamować. No i albo napiszę z jakiejś gry, z jakiej będę streamować, albo po prostu zrobię głosowanie i tyle. Dzisiaj mamy niedzielę i dzisiaj też prawdopodobnie będę z czegoś streamować, jeszcze nie wiem z czego. Jeżeli będzie nas trójka cała, czyli ja, Ener i Mateusz, to myślę, że będziemy z Warzy jeszcze raz nagrywać, znaczy streamować. Będę streamować, a jeżeli nie, któregoś z nich nie będzie, no to myślę, że BF-a sobie pocisnę, prawdopodobnie czwórkę. Także cóż, to by było na tyle. Dzięki za wysłuchanie tego audiologu i wpadajcie na live'y. Pa, pa.